Autorytet, mówiliśmy, bo... Dobrze, autorytet. Autorytet. To jest tak, że oczywiście sobie z tego zdaję sprawę. Uciekam od słowa edukacja, nauczyciel, patriotyzm, a wszystko to we mnie jest. No, czy bym chciał uciekać, czy nie, to ja to też czuję. Że mówiąc bardzo poważnie, czuję się niesamowitym patriotą, czyli takim gościem, który jak wyjdzie gdzieś na świat, to kłamie, opowiadam rewelacja, pięknie, fajnie, cudownie. Tu jak wracam, to mnie nieraz ponosi, pisze jakiś list otwarty, bo coś mnie, wiesz, już tak wkurza, co nie wynika z tego, że chcę komuś przyłożyć, tylko chcę powiedzieć, ja jako obywatel tego kraju nie zgadzam się z taką postawą, z taką sytuacją. Kiedy jesteśmy na przystanku Woodstock, to kiedy dzieciaki 1 sierpnia o godzinie 17 wszyscy stają na baczność przy namiotach i bez względu na to, czy jest już festiwal, czy się przygotowujemy, puszczamy laoczy albo syreną kręcimy, no to proszę ciebie, dreszcz po plecach, łzy w oczach. Kiedy dwóch prezydentów, Niemiec i Polski, przyjeżdżają na przystanek Woodstock i te dzieciaki wszystkie się cieszą, nie ma w tym żadnej balangi. Jak oni przyjeżdżali, to mnie tam ludzie od tego całego boru, o tym wszystkim mówią, pan nie może w krótkich spodniach stać przed nim, bo protokół. Ja mówię, nie ma sprawy, to ci panowie otwierają festiwal przy Stanach Kłócok, zapowiadają Wawa Muffin, później będą mówili o Machine Head. A to dobra, to niech pan jednak zapowie sam, niech pan stoi przed nim. Ty chciałeś, żeby Bolesław Komorowski zapowiedział Machine Head? Mógłby spróbować.